bo płyniemy! Siemanko, ja jestem Rosji, zapraszam was dzisiaj na nową przygodę Uncharted 4. Wersja konsolowa PlayStation 4 oczywiście wyszło tylko na PlayStation 4. Także zacznijmy sobie tą epicką przygodę. Jak na razie musimy po prostu uciekać tutaj. O, sporo ich jest. Sporo ich jest, naprawdę. Jeszcze tylko nie wiem, czemu na to się włączę. Zaraz. Nie. Opcje. Gdzie to będzie? Gra. Napisy włączone. Zapisały się? Zapisały się, dobra. Lecimy. O, pięknie. Zabieraj, to nie chciałam! Nie daj im się zbliżyć! Na razie musimy płynąć do wyspy, oni nam próbują utrudnić. Ale raczej aż tak to im się to nie uda. Dobra. Aż tak dużo to ja nam nie robię. Tak spoko. Nawet nie mogę sobie wpływać. Oj, albo i nie. Nie, dobrze, gitara, tak miało być. Okej, okay. Przyszedłem, aby wypłynąć. No i co? I teraz płyniemy sobie do wyspy. O, proszę. Dobra, wynurzmy się, zobaczymy co tam jest na górze. Jest! Oczywiście, blisko. Blisko nas, dobrze, że nie musieliśmy daleko płynąć. Okej. No i już mamy teraz pierwszą strzelaninkę, także fajnie, zaczynamy sobie. Sekwencję strzelamy. Autocelowanie mam wyłączone, żeby... No tak... Zawsze celowanie, wiadomo, gra nie ma sensu, tylko bym celował już od razu, bym miał na głowę celowany na headshot, tak nie ma co. O, ładne fajerwerki. A jak, fajnie. Co, oni jeszcze tutaj będą przypływać. Okej, okay, są. 10 trójkąt tam przyładę, to jest spoko. Dobra, przyładujemy. Nie ma. Jeden, nie ma go, dobra. Z jednej strony nie będę przypływali, także spoko. Dobra, to co, ciśniemy? A jak? Lecimy. Oczywiście na wyspie na pewno będzie właśnie rozbicie jakieś. Wow, dobra. Szybciej już niestety nie mogę, sorry, ziomeczku. Dawaj, pójdź do tej wyspy. O! I pięknie. Nathan? Siostra. Wspomnienia. Nathan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Ha. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic.
Powiem na spowiedzi. Nie, to nie jest zabawne. Spowiedź to bardzo ważna rzecz. Ja przykładowo... Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, tak, co twój brat. Ja, jeżeli chodzi o spowiedź, to marnujesz. Co najmniej raz w tygodniu muszę być. Jak najbardziej w niedzielę zawsze do kościoła, bo bardzo ważne to jest. No. Mamy znak, a wychodzimy przez okno. Postacie są tutaj świetnie zilustrowane, no. Grafika po prostu wymiata. Mamy już pierwszy tytuł misji, Zew Przygody. Zaraz tutaj przeszukamy pokój, może coś znajdziemy, jakieś fanty ciekawe. No jak na razie tutaj nic nie widać takiego interesującego, co by się rzucało od razu w oczy. No nie, pokój pusty, nie ma co. Ale jump, ja! To jest dopiero hardcore, dobra. Pyk, podchodzimy do okienka, wychodzimy przez nie. Widzę cię. W górę i dookoła. O! Ślisko. Jednak trzeba było tutaj iść od razu. No proszę, jaki mały, a taki skoczny. Jak w trójce w sumie już też było. Zajebiście płynnie się porusza. Świetnie. Okej. Tak, po cichutku. To może będziemy się skradali. Jeżeli by się dało, a tutaj nie za bardzo chyba się nie da, ale dobra. Raczej mi tak nas nie usłyszą. To tak, tutaj zamknięte. To idziemy dalej. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom. A już. Pod niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem. Ten trójkąt biały, który był, to wiadomo było, że poziom, kiedy oni mnie zauważą. Posłuchaj, to taki trójkąt, czy to rąbł już teraz, nie wiem. Dobrze. Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Katrin. Szukajmy tutaj pomieszczenie. Wow. No proszę. Moja teczka. Chcecie, czytajcie, nie chcecie, to nie. Jak coś, to sobie zatrzymajcie tam. Dobra, w sumie to nic takiego interesującego. Nic już tutaj nie ma, dobra, także wychodzimy stąd. Albo i nie. Niech to. Czyli naokoło. Widzisz, tu ta siostra weszła, także... Dobra. Muszę się dostać do okna. O, cię shit! O kurde, za ucho. Chodź ze mną, chłopcze. A, to suka! Dzieci tak się nie traktuje, no bez przesady, no. Dobra. Fajnie, szybka powtórka jest, nie trzeba w ogóle w sumie czekać, nie trzeba długo czekać. Od razu się tutaj zaczyna. No i co by tutaj... Czy ona pali szluga właśnie? Czy ona... Nie, po prostu... Co oni tutaj za przykład dają? Ja już chyba więcej na te spowiedzi nie będę chodził do kościoła, bo ja tutaj... Ja już przestaję w to wierzyć po prostu. Odwróć się tam, no. Dziękujemy. Okej. Lecimy w dół. Ja myślę, że co robię? Dobra, jump jest zaliczony. Lecimy tutaj w prawo.
Tak, do Rynny. A jak? O! Jeszcze nam będą kazać wchodzić dalej po dachu. Sam? Dobra, mamy latarkę. No. Co jest, bracie? Orientuj się! Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. O, jaki miałem dobry brat. Unikać kłopotów. No o. To zrobimy wyjątek. To mi się dopiero podoba. Mm-hmm. Lecimy. No, niezły skok. Szkoda, że ja nie mogę tam wejść. Dalej. Znaleźć ty lekki. Siostrzyczki cię nie gadają. Widać po nim, że chuderek. Co ty chcesz od niego? Coś tu pusto. Lepiej dla nas. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. A ja nie mam takiego jumpa, żeby od razu się złapać. Jak tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie potrzebuję kłopotów. Dobra, do góry. Tędy. Tu nic ciekawego nie ma, szkoda. Już prawie jesteśmy. Zabij się! O, przeżył. Łatwo poszło. Dalej. Nie podłożyłeś? Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... zakonnica zajebała kamień. To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? O, proszę. Chodź ze mną. Patrz. Pójdź się. A teraz... na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. I pewnie mi dalinę i ja się spierdolę stąd, nie? No! Dawaj! Dobra, jestem. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? Krystal. Różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Bez ryzyka? Nie ma zabawy! O! Szef tego nie przeskoczy. Weź nie myśl o tym. Ta. Dasz radę. Dasz radę. A tu dzwon, tym i w powietrzu i spada. Trzymam cię! Widzisz? Prościzna. Ta. To pikuś. Pan pikuś. Lecimy dalej. Zajebiście. No, ekstra. Tędy. Tuż za tobą. Zaraz będziesz skakać. Okej. Okej. Ładnie po środku. Tylko spokojnie. Ups, czy to grzech?
Chyba tak. Dobra. Czekajcie narody. Gotowy, Tarzanie? Tak. Dobra, do dzieła. Łatwizna. Lecimy. Nie. To gdzie w takim razie? Niech mi tam nie chce skoczyć. O kurwa. Niech on sobie idzie pierwszy. To tak próbowałem i mi nie wyszło wtedy. No właśnie. Nie doskoczę. W porządku, pójdź naokoło. Aha, dobra. O, teraz załapało. No dawaj, dawaj, dawaj do góry. No. Pięknie. Ładny widok, co? Ta. Nie najgorszy. Nie, no kurwa. Oj tam, nie dramatyzuj. Jeszcze raz się przeskoczy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. No nie, nie zrobił niczego, czego bym nie wiedział. Twoja kolej! Okej, dasz radę. Normalnie dasz radę, puszczaj się. Dawaj. Ja nie mam. Jebcisz. O cholera! Trzymam cię! Chodź! 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 Udało się. Tak. No jasne. Już byłem pewien, że on spadnie. No prowadź, prowadź, mistrzu. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Z chęcią. Serio? Ta, serio. Będę tuż za tobą. Wow! Chłopak. Z siebie. Lecimy dalej. Okej. A, jest drabina, dobra. Nie zauważyłem jej jakoś. Dobra. Za tobą. No i pięknie. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to, a? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. CC, dwusów. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie. Pożyczony. Skądże znowu? Ej, nie wiem czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej? Zostawiasz mnie. Przestań. Daję ci motor, wystarczy. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak to wyjdziesz... Za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam ledwo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej?
Wierz mi, wiem co mówię. To nie fair. Hej. Całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. No i trzeba żyć dalej, nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? No, druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Mogli przetłumaczyć już na ten polski. Musisz się bardziej postarać, brate. Acabemos con esto. Wciśnij, aby zaatakować. No, no, no. Divertido. O, oczywiście, już teraz całego skosi, tak. Chingada, este gringo sabe pelear, eh? O, ty pajacy. A ver cómo te sales de esta. Dobra. ¿Qué tal esto? O, żeż ty! O, ty frajerze! O kurde, jak mu wyjebał! O, ty! Zajebiście to wygląda ta walka. Szkoda, że kurwa dostaje. Dobra. Pyk. O, żeż ty! Vas a arrepentir. Raz, dwa. Dawaj. Te voy a matar, come mierda. I do parteru, dawaj go. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Ya basta. Dobra. I napierdalaj go, dawaj go. Ej, nie biliśmy się, he? Prawda, mały? Chuję matar, gringo, come mierda! Ej, chłopcze, daj znać! Jakieś przecież mutacje! Te voy a tirar por el culo! Solitaria! Cállalo! Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre! Ej, spokój! Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? E? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. I pięknie, lecimy na przesłuchanie, kajdaneczki. Dobrze już, kalm. No dobra, tu już jest numerek dwójka, piekło. Także w tym miejscu sobie zakończymy naszą pierwszą przygodę z Uncharted. Tak jak myślałem. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Do subskrypcji kanału. Czemu daję lajka? Do lajka, do lajkowania, do subskrybowania kanału. I trzymajcie się, do zobaczenia, siemanko!